Siema, siema, z tej strony Kazumi. W tym poradniku pokażę Wam, jak pobrać, zainstalować i włączyć shadery. Shadery nie są groźne. Są to filtry różnego rodzaju, które urozmaicają tło naszej gry. Ale pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność. Tutaj macie przykładowy wygląd tła. Naprawdę robi wrażenie. Zatem przejdźmy do pobrania programu. Link do pobrania znajdziecie oczywiście w opisie. Klikacie w przycisk, aby pobrać. Czekacie, aż się pobierze. Następnie musicie wejść w folder, w którym zapisał się program. Najprościej po pobraniu kliknąć tą strzałeczkę pokaż w folderze. Teraz klikamy w ikonę programu. Gdy otworzy Wam się takie okienko, klikamy tutaj i musimy znaleźć klienta SSO. Jest na to łatwiejszy sposób. Po prostu sobie klikacie tutaj, jak macie ikonkę gdzieś na pulpicie, Star Stable Online, klikacie prawym i otwórz lokalizację pliku. Wtedy Wam tutaj łatwiej będzie wyszukać krok po kroku, tutaj sobie kliknąć i wtedy szukacie i macie. Tutaj właśnie jeszcze jest taki folder, klient, właśnie gdzie macie SSO klient, także tutaj to jest jakby coś, to jest właśnie to tutaj. Czyli jak już mamy jakby to znalezione, to tutaj wybieramy właśnie klient SSO. No i tutaj mamy coś takie jak Direct, jakiś Vulkan i tak dalej. Jedną opcją właśnie tutaj jest Open, no i tą sobie oczywiście tutaj zaznaczacie, ona chyba powinna być zaznaczona. Tak sobie zaznaczacie. Mamy tutaj dwie opcje jak install, którego ja nie mam, ponieważ już to zainstalowano, tego mam update. I macie uninstall. Oczywiście wyklikacie tą pierwszą opcję, czyli będziecie mieć install. I tutaj zaznaczacie wszystkie opcje, czyli klikacie sobie tutaj dwa razy. Wszystko Wam się zaznaczy, klikacie OK. Tam się tutaj wszystko pobiera. Teraz wystarczy kliknąć ten przycisk, gdzie macie napisane edit. Kliknąć OK i po prostu włączyć krzyżykiem program. Teraz Wam pokażę, jak mieć jesień, zimę oraz deszcz w SSO. Na początek musicie sobie pobrać WinRara. Po prostu sobie wpisujcie WinRar, wchodzicie w pierwszego linka i tutaj macie różne, na przykład 32-bitowy, 34-bitowy i tak dalej. To już tutaj jest zależne od Was, po prostu klikacie, pobieracie i wchodzicie w link, który Wam dam w opisie. Do tych właśnie trzech shaderów. No i teraz jak już macie pobrane, to wchodzicie sobie w tą ikonkę i tutaj macie trzy pliki. Najłatwiej po prostu sobie je przeciągnąć na pulpit. Zamkniemy już, to możemy sobie zamknąć po prostu. No i teraz sobie wchodzimy znów w lokalizację SSO. Najłatwiej zrobić to w ten sposób, że tutaj sobie znowu klikniemy prawym na ikonkę tego klienta. No i otwórz lokalizację pliku. Ja Wam tutaj właśnie pokażę za chwilkę. Klikamy sobie teraz w klienta. Jak widzicie, ja już mam je tutaj w folderze. Więc wystarczy po prostu przeciągnąć do tego folderu, jeśli ich jeszcze nie macie. Ja już mam, tak, że nie będę tego robić. No i to w sumie byłoby na tyle, Wam powiem. Teraz możemy po prostu cieszyć się shaderami w SSO. Aby uruchomić shadery, musimy kliknąć sobie na klawiaturze przycisk Home. On znajduje się gdzieś nad strzałkami mniej więcej. Po kliknięciu wyskoczy nam taka tabelka. No i tutaj właśnie mamy takie też strzałeczki u góry, gdzie możemy sobie właśnie zmieniać tą zimę, jesień i tak dalej. Mamy tam również takie suwaki, którymi możemy się w sumie bawić, bo możemy właśnie różne filtry tam dodawać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu możecie tworzyć, możecie się tutaj tym bawić jak tylko chcecie. Ale pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ shadery nie zadziałają Wam, gdy w grafice będziecie mieć właśnie tutaj zaznaczone te wszystkie rzeczy. Możecie mieć jedynie tylko zaznaczone cieniowanie oraz to drugie tutaj. Teraz Wam pokażę taką jedną rzecz bardzo fajną. Na szybkie włączenie lub wyłączenie shaderów, które sobie ustawiliście.
Ja mam akurat to pod klawiszem Q. I żeby to sobie ustawić, wchodzimy sobie oczywiście znowu w Home'a i wybieramy zakładkę Settings, czyli ustawienia. No i tutaj w tym wierszu ustawiamy sobie, pod jaki klawisz mamy mieć włączanie lub wyłączanie shaderów. Także z mojej strony byłoby to na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie jakieś łapeczki, oczywiście subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, i komentarz, co sądzicie o shaderach. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się.